Dzień dobry pani minister, bardzo miło nam gościć panią u nas i od razu przechodzę do pierwszego pytania. Na ostatnim posiedzeniu Parlamentu Europejskiego posłowie przegłosowali limity transakcji gotówkowych, ustalając je na 10 tysięcy euro. Pani uważa, że jest to zamach na naszą wolność? Pani redaktor, rzeczywiście jest to ostatnia sesja Parlamentu Europejskiego i myślę, że absolutnie nieeleganckie, delikatnie mówiąc, było to, że ważne projekty przegłosowujemy na ostatniej prostej. Tak naprawdę powinniśmy oddać tą legislację nowemu Parlamentowi Europejskiemu, tak żeby nowa większość po prostu przyjrzała się tym przepisom. Dlaczego one są takie groźne? Oprócz wielu też innych, które tutaj przeszły rzutem na taśmę. Otóż one są groźne z tego powodu, że zostały przyjęte w takim pakiecie z rozwiązaniami, co do których nie ma żadnych zastrzeżeń, co do których pewnie wszyscy byśmy się i pani redaktor i nasi telewidzowie podpisali prawą i lewą ręką. Mianowicie walka z brudną gotówką, z brudnymi pieniędzmi, z transakcjami brudnymi. Pełna zgoda, tylko co do tego jest bardzo dużo różnych już instrumentów. Przecież też i w porządkach krajowych my mamy bardzo dobrze zabezpieczone tutaj w tej sprawie nasze prawo, ale obok stawia się no właśnie kwestie ograniczenia możliwości dysponowania gotówką powyżej 10 tysięcy euro. To jest trochę zamach na naszą wolność. My rozmawiamy z Polakami, ludzie sobie tego nie życzą. Tak samo jak nie życzą sobie euro w przeważającej części, tak samo mówią, że jednak ten obrót gotówką w sytuacji kiedyś, nie wiem, ktoś sprzeda swój własny dom, nie ma jakichś brudnych transakcji, nielegalnych transakcji, prawda, że wszystko mamy, przecież my składamy PIT-y już od wielu lat, prawda, i o 12 w nocy możemy powiedzieć, zwykli obywatele, skąd mamy gotówkę, skąd mamy środki, skąd mamy zasoby, prawda, jakie jest źródła finansowania różnych zakupów albo ze sprzedaży, albo z powodu dziedziczenia, albo z powodu kredytów, które zaciągamy i tego typu pętla, którą nam się zaciska, jest, uważamy, zupełnie nie na miejsce. Jeszcze wrzucanie to w worek chlubnej i szczytnej walki z praniem brudnych pieniędzy jest po prostu nieeleganckie, mało mówiąc. Zastanawialiśmy się, co takiego legło u podstaw, żeby gładko przeprowadzić bez podpłaszczykiem właśnie tych przepisów to ograniczenie możliwości obrotu gotówką. Myślę, że też idzie o bardzo duży biznes, bardzo duże koncerny. Mianowicie wtedy, kiedy płacimy kartą. Oczywiście jest to wygodne, wielu z nas to robi. Pandemia zresztą też, jak wiemy, wymusiła, że ten obrót, jeśli chodzi o za pomocą kart płatniczych czy przelewów, był zdecydowanie większy. Ale to też chodzi o śledzenie troszkę. No, jeżeli idę do sklepu A, sklepu B, sklepu C, a na przykład nie chcę, żeby bank wiedział, tak? Nie dlatego, że chcę coś ukryć, ale dlaczego ma wiedzieć, że ja na przykład, nie wiem, kupuję w sieciówce X, czy w sieciówce Y, czy w sklepie prywatnym, gdzieś tam na moim osiedlowym sklepiku. No po prostu to jest kwestia takiego trochę śledzenia i w ten sposób również rozmawiając z ludźmi, że oni nie chcą takiego ograniczenia wolności. To jest łatwe dla różnych koncernów, dla kreowania dla siebie różnych strategii, prawda, chociażby biznesowych. No ale dlaczego ma być, dlatego że tu jest ten duży lobbying, my o tym wiemy. Parlament Europejski nie jest wolny od lobbingu, bo pokazała to bodaj największa afera, potężna, jaką mieliśmy, i wstydliwa afera w tej kadencji Parlamentu Europejskiego. I to rzutem na taśmę przegłosowanie tych mało wolnościowych przepisów stało się faktem, czyli znowu taka narzucanie swojej woli, kolejna odsłona, kolejny akt narzucania swojej woli przez Komisję Europejską. Pani minister, w 2023 roku przybyło do Europy najwięcej imigrantów od 2016. To było około 370 tysięcy, to jest około 370 tysięcy nielegalnych imigrantów. Od 2026 będą oni przemieszczać się po Europie w tak zwanej przymusowej relokacji. Co pani o tym sądzi? No, kolejnym skandalem było przyjęcie właśnie paktu migracyjnego składającego się z 13 rozporządzeń, wśród nich właśnie rozporządzenie o zarządzaniu kryzysowym, w którym umieszczono ten komponent dotyczący przymusowej relokacji. Oczywiście ładnie to nazwali jako solidarnościowy pakt, ale to absolutnie nie możemy tak nazwać, bo to jest przymusowa relokacja uchodźców do krajów, które uzna za stosowne Komisja Europejska, dlatego że właśnie, że te przepisy znalazły się w rozporządzeniu o zarządzaniu kryzysowym, uwaga, Komisja Europejska będzie mogła arbitralnie uznać,
że w jakimś kraju nastąpił kryzys i trzeba alokować, a nawet może sobie samodzielnie zwielokrotniać te kwoty. Może to być 30 tysięcy, może to być 60 według komisji, może to być 90, a może nam powstać miasto, tak, rzędu, na przykład Wałbrzycha, prawda, czy powiedzmy innego pięknego miasta na Dolnym Śląsku. Więc panie redaktor, to jest groźne, dlatego że tam brakuje poprawionej dyrektywy powrotowej. To jest ta dyrektywa, która pozwala nam odsyłać kogoś, kogo sobie nie życzymy. Uważamy, że nie powinien się znaleźć w naszym kraju, na przykład dlatego, że ma problemy z udokumentowaniem swojej, czy potwierdzeniem swojej tożsamości i wiarygodności w zakresie bezpieczeństwa. Tej dyrektywy poprawionej nie ma. Ta, która obecnie obowiązuje, jest kompletnie niesprawna. Około 80% wydanych decyzji jest niewykonywanych w tym zakresie i to jest bardzo groźne. Czyli narzucanie przez Komisję Europejską zarówno tym imigrantom, jak to się ma do ich praw głoszonych tutaj, hołubionych praw człowieka i obywatela, zupełnie nijak, ale i też do naszej decyzji, którą mamy prawo jako kraj członkowski podjąć, kogo wpuszczamy, a kogo nie wpuszczamy. A przymusowa relokacja jeszcze z obowiązkiem, szanowni państwo, no czego? Również bezpłatnej pomocy prawnej tym ludziom, która będzie jakby obciążała nas wszystkich, z naszych podatków będzie to wszystko opłacane. I dlatego tutaj to również rozwiązanie, doskonale wiedzieli, że nowa większość w Parlamencie Europejskim może blokować tego typu pomysły i stąd chcieli bardzo szybko rzutem na taśmę jeszcze przed końcem tej kadencji te projekty przyjąć. I jest to bardzo groźne dla nas z punktu widzenia absolutnie bezpieczeństwa naszych kobiet, dziewczynek, w ogóle generalnie nie tylko, przecież zobaczmy, co się stało ostatnio w Szwecji, prawda, napad na człowieka, który zwrócił uwagę i ten człowiek nie żyje. Musimy o tym mówić, czy się to komuś podoba, czy nie. My za lajkowanie takiego spotu, który o tym przestrzegał jeszcze w 2018 roku, zostaliśmy przez przestępcę oskarżeni. Pani poseł, Zielony Ład i transformacja energetyczna może Polaków bardzo drogo kosztować. Państwo przeciwko temu protestujecie, ale przecież każdy z nas chciałby żyć w czystym środowisku. Ale ja się z tym w pełni zgodzę, że należy o środowisko dbać, że chcemy wszyscy oddychać czystym powietrzem, że chcemy żyć w bardzo przyjaznym środowisku, że chcemy mniej płacić za, jeśli idzie o rachunki, tyle tylko, że Zielony Ład został butem dociśnięty przez Fransa Timmermansa i resztę tutaj eko-szaleńców, a tak naprawdę my za to, popatrzcie Państwo, bardzo już mocno dostajemy po naszej kieszeni, bo przecież EU ETS, czyli to wszystko, co płacimy, dokładnie, to już ponosimy tego koszty. Dlaczego my mamy robić coś, do czego wcale po pierwsze ani nie mamy chęci, ani potrzeby? Z Zielonym Ładem łączy się chociażby ostatnio przyjęta, bo szereg dokumentów zostało przyjętych, tak jak dyrektywa o zasobach przyrodniczych, to jest bardzo ważne, bo ona też będzie wpływała w szczególności na polskie rolnictwo, ale i też kwestia dyrektywy budynkowej. No przecież jeżeli nie mamy jeszcze potrzeby, tak, nie wiem, modernizowania naprawdę za jakieś bardzo, bardzo wysokie nakłady i środki. Z wymiany pieca, bo dopiero co wymieniliśmy na przykład ten piec na gazowy, a przecież jest bardzo wiele takich gospodarstw rolnych, rodzinnych, które korzystały, oczywiście, korzystały z programów, namawiani przez te programy, korzystali z programów Czyste Powietrze, pamiętamy, dotacje. Dzisiaj się mówi, że gaz jest wysokoemisyjny i trzeba wymieniać kotły gazowe na inne, na pompy ciepła, które są produkowane na przykład w Chinach, czy na przykład w Niemczech, prawda? Panele fotowoltaiczne to jest głównie przecież produkcja chińska, tak? Więc Chiny nie rezygnują z węgla, Indie nie rezygnują z węgla, będą jedynymi albo w dużej mierze dostarczycielami również surowców do produkcji na przykład samochodów elektrycznych, ale my za to wszystko płacimy, więc okej, my możemy stać się skansenem, bo już widzicie Państwo, że miejsca pracy przecież upadają, w Polsce w szczególności, bo powiązane montownie różnego rodzaju z zakładami na przykład motoryzacyjnymi, już pierwsze zwolnienia grupowe mamy w Polsce i dlatego ja uważam, że możemy i chcemy żyć czystym powietrzem, tylko po pierwsze nie tak szybko, nie w tak drastyczny sposób, nie w tak mętnej wodzie, nie przy wsparciu Unii Europejskiej, ale tu trzeba gigantycznych środków, a my dzisiaj wiemy, że w budżecie nie ma na to środków, że kraje członkowskie będą musiały same pokryć te gigantyczne kwoty, zresztą u nas eksperci
to wciąż przeliczają, one są wciąż coraz wyższe w stosunku do tego, co określiło na przykład eksperci z PKO BP całkiem niedawno. I my to wszystko płacimy z własnej kieszeni, więc i żeby oddychać czystym powietrzem, pani redaktor, to jeszcze trzeba mieć za co. Trzeba mieć pracę, trzeba mieć czym dojechać do tej pracy, niekoniecznie na hulajnodze, rekreacyjnie jak najbardziej polecamy, ale nie, że to jest środek lokomocji na nasze życie i sposób na nasze życie. Zaprojektował nam ktoś to życie po to, żeby ktoś zarobił, a jeżeli ktoś, ta ekościema do kogoś dociera, no to już trudno, musi płakać i płacić, tak? Natomiast do nas ta ekościema nie dociera. Uważamy, że jeżeli już, my to wszystko będziemy na pewno spokojnie modernizować, ale mamy jeszcze zasoby taniej energii na wiele, wiele lat i trzeba ten miks energetyczny jak najbardziej tworzyć, ale tworzyć go na zasadach racjonalnych i żeby nie wylewać dziecka z kąpielą. Turów jest tego przykładem, tak? Przecież natychmiastowe, przecież wiemy, że i Tusk się na to zgodzi, i Hołownia się na to zgodzi. Pamiętamy ich przesłania jeszcze z czasów, kiedy walczyliśmy bardzo mocno o Turów i nadal będziemy walczyć, nie spoczniemy. Mam nadzieję, że tak będzie, że będzie można te rzeczy po prostu wyrzucić w dużej mierze do kosza. Jestem za tym, żeby modernizować naszą energetykę. Jeszcze raz powtórzę, nie może to się stać do 2030 roku. Już Irlandczycy stwierdzili, że nie są w stanie przeprowadzić tych, już absolutnie to zakomunikowali, że tych wszystkich wyśrubowanych norm nie są w stanie spełnić, dlatego że będzie to kosztem ich obywateli. Dokładnie tak samo stanie się w Polsce. Pani minister, jedno z ostatnich pani wystąpień w Parlamencie Europejskim dotyczyło handlu ludźmi. Szczególnie dotknięte są tym procederem kobiety i dzieci. Czy jest na to recepta? Tak, ja jestem wielką, zawsze staram się brać udział właśnie w tych debatach, gdzie jest wielkie potępienie dla handlu ludźmi. Tyle tylko, że hipokryzja jest tutaj na najwyższym poziomie, bo proszę zobaczyć, pani redaktor, ten proceder łącznie z przemytem ludzi, bo to jest jakby się przenika wzajemnie przy zjawiskach migracyjnych, powoduje, że tutaj broni się NGOsy, czyli te organizacje pozarządowe, które organizują łodzie i przewożą tych ludzi z krajów trzecich do Europy. Przy okazji niestety niektórzy pod płaszczykiem tych NGOsów czerpią potężne korzyści, a tam jest też proceder handlu ludźmi, szczególnie dziećmi. I ja się temu bardzo mocno przeciwstawiam. Uważam, że Unia może tu bardzo wiele zrobić, a robi niewiele poza bardzo taką markowaną dyskusją, która jest tutaj na porządku dziennym, tylko niewiele z tej dyskusji wynika. Handlem dziećmi, za handel dziećmi maleńkimi uważam też surogację. Ja to wypowiedziałam. Surogacja, jeżeli my płacimy komuś za urodzenie dziecka, tak. Surogatki przecież otrzymują za to pieniądze. Przecież za to się płaci. Za to się płaci, a każde dziecko ma prawo do tego, żeby poznać tożsamość swoich rodziców, prawda? Tożsamość swojej rodziny, nawet jeżeli ona jest bardzo trudna. To jest kwestia naszej wewnętrznej również wolności, zgodności z naszymi pokładami emocji, takich najważniejszych, pozytywnych emocji. A to, co się dzieje, to jest po prostu wykorzystywanie też kobiet, ich trudnego, bardzo trudnego położenia, bo często pieniądze czy środki za to dostają kobiety, które są w bardzo trudnym położeniu. I są takie, jest bardzo wiele takich przypadków. Dlatego ja uważam, że to jest po prostu zwykły handel ludźmi. Dziecko można przyjąć do adopcji, nic nie stoi na przeszkodzie, można tą procedurę przejść. Wiele dzieci się jest w tej chwili również w domach dziecka, które czekają na wspaniałych ludzi. Ja chylę czoła przed wszystkimi tymi, którzy się zdecydowali i dzisiaj są taką wspaniałą, wielu, właściwie w 100% przypadków wspaniałą rodziną i stworzyli piękny, wspaniały dom. Ale takie dziecko też ma prawo i poznaje bardzo często, jeżeli tego chce, poznaje swoje korzenie, wie kto jest mamą, wie kto jest tatą i wie z jakiego środowiska się wywodzi. I to jest uczciwe postawienie sprawy w stosunku do człowieka. Teraz surogacja nie. Za pieniądze to jest po prostu handel, zwykły handel. W kontekście ostatnich wypowiedzi premiera Donalda Tuska chciałabym zapytać panią o to, czy pani zdaniem budowa CPK zostanie w Polsce zatrzymana? To było wiadome od początku, dlatego że Donald Tusk będzie zainteresowany we wzmacnianiu wszelkich instytucji, nie tylko instytucji, w tym przypadku biznesu,
innych krajów Unii Europejskiej, niekoniecznie Polski, bo przecież brak decyzji o kontynuacji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, no to jest ukłon w stronę portów niemieckich, lotniczych i nie tylko, przeładunkowych, wszystkich innych, w szczególności niemieckich, i to jest jasne jak słońce na niebie. To, że oni chwilowo próbowali, prawda, audyty wprowadzać, opóźniać, mówić, że my się zastanawiamy, że musimy jakieś nowe elementy wprowadzić, to było jasne i wyraźne, że to będzie zasłona dymna, bo w końcowym efekcie oczywiście inwestycja sama upadnie, jeśli nie będzie żelazną ręką profesjonalnie kontynuowała. Jest to absolutna strata dla naszej polskiej gospodarki w tej części Europy. Polskiej gospodarki, ale również tej części Europy, bo z tego co pamiętam, to jeszcze jako szef kancelarii, kiedy to wszystko jeszcze było w fazie projektu, to przecież naprawdę myślę, że ta kooperacja, na którą też byli gotowi Czesi, prawda, i Szwedzi, i przecież też inne kraje w tej części Europy, była jasna i oczywista. Ten port był bardzo potrzebny. Był bardzo potrzebny również dla handlu z Chinami i z innymi krajami Azji. Więc tutaj Donald Tusk pozbawia nas takiego, można powiedzieć, bardzo dobrej koncepcji, bardzo dobrego projektu, który zdecydowanie naszą gospodarkę by rozwijał i stawiał na zdecydowanie wyższym poziomie. Jest to skandal i kiedyś powinien po prostu i on, i ci, którzy mu to podpowiadają, odpowiedzieć. Jest to decyzja stricte polityczna, która będzie skutkować negatywnie na polską gospodarkę i na jej rozwój. Pani minister, to ostatnie posiedzenie tej kadencji Parlamentu Europejskiego. Co pani zdaniem ważnego udało się w tej kadencji zrobić, uchwalić? Co pani zdaniem było najważniejsze? No ja się cieszę, bardzo się cieszę, bo nawiązaliśmy tu też, bardzo się cieszę, bo telewizja Dami bardzo często też komentowała, bardzo często podawała informacje rzetelne na temat tego, co tu się dzieje. Wcześniej, pamiętamy, były jakieś tam gdzieś informacje w różnych mediach, ale jakby ta Europa była, czy ten Parlament Europejski był tak daleko, prawda? Przynajmniej ja miałam też takie odczucie, jeszcze nie będąc w Europarlamencie, że to gdzieś tam się działo i nie do końca mieliśmy świadomość, jak bardzo to wpływa na nasze życie codzienne. Dzięki teraz też tej kadencji, dzięki też Państwu, mediom, mogliśmy przekazać bardzo wiele informacji co do zjawisk, które tutaj zachodzą, jakie one mają przełożenie na polską suwerenność, na polską gospodarkę, w ostateczności również na nasze gospodarstwa domowe. I ja się cieszę, że to nam się udało, pani redaktor, dlatego że chodząc pomiędzy państwem, pomiędzy ludźmi, mamy ten odbiór, że jednak jesteście państwo doinformowani. Gdyby nie media, nie byłoby takiej możliwości. Oczywiście te media, które bez żadnej manipulacji rzetelnie te wszystkie nasze komentarze również przekazywały, za co chcę bardzo serdecznie podziękować, bo informacja jest rzeczą podstawową do podjęcia właściwej decyzji, rzetelna informacja. Ale to, co tutaj również się stało, czyli kwestia, pokazaliśmy, że Unia Europejska jest na pewno tworem, który dla bezpieczeństwa, dlatego żeby nie było wojny, żeby kraje ze sobą współpracowały, jest bardzo potrzebna. Ale z drugiej strony to, co się stało w ostatnich latach, czyli to mocne takie zapędy Niemiec i Francji do dyktowania warunków we wszystkim, co się dzieje, no to jest bardzo niebezpieczne, prawda? Zobaczmy, że dzisiaj mamy tego przykład, na przykład jeśli idzie o sprawę dotyczącą wykreowania już bardzo mocnego w formie legislacji kwestii centralizacji Unii Europejskiej. Już te poprawki, które przeszły do traktatu, skądinąd bardzo dobrego traktatu, dlaczego my nie dyskutowaliśmy w wielu kwestiach, które nie były w traktacie, a były przedmiotem dyskusji, często jałowych, bardzo emocjonalnych, stanowiących też zasłonę dymną, a nie dyskutowaliśmy, jak rozwiązać na przykład problem właśnie migracji, problem związany z surowcami, problemy wszystkim związane z pełnoskalową wojną na Ukrainie. Troszeczkę było tych dyskusji, ale one nigdy nie były do końca, nie kończyły się takimi konkluzjami, które byłyby, stanowiłyby dobre też partnerstwo dla NATO, dla Stanów Zjednoczonych. Moglibyśmy tutaj ręka w rękę przeciwko Putinowi, myślę, już dawno też pewne rzeczy artykułować i nie dać, nie pozostawić złudzeń Putinowi. Ale i też mieliśmy w międzyczasie, pani redaktor, pandemię, my pamiętamy, i też to był trudny okres dla nas wszystkich.
nich. I to, co najbardziej dało się odczuć i co właśnie uchwycili nawet ci, którzy byli zagorzałymi zwolennikami projektu Unii Europejskiej, to to, że podjęto ponad 100 dyskusji, rezolucji również związanych z tym przeciwko Polsce. Tylko dlatego, że mieliśmy rządy Zjednoczonej Prawicy. I to było najbardziej bolesne, ale to ludzie odnotowali, że to jest nie fair, że to jest nie w porządku. Taka próba dyktatu. Ja sama byłam zdziwiona postawą niektórych europosłów. Mówię tutaj o posłach przede wszystkim holenderskich, z Renew Europe. To jest ta najbardziej liberalna partia, do której należy na przykład Róża Tuna, która najbardziej nas nie chcę używać takich mocy, a po prostu naprawdę łajała wręcz, tak? Za to, że mamy prawicowe rządy, bo to był pan Liners, pani Sophie in 't Veld. Ja byłam zdumiona. Ja miałam zupełnie inny obraz Unii, właśnie takiej, która ze sobą współpracuje, która się wzajemnie upogaca, że tutaj z tej współpracy będą wyrastały już rzeczywiście dużo lepsze rozwiązania. No tak teraz nie było. Te zapędy do tej centralizacji, do tego, no są. Szanowni Państwo, no, emanacją tego jest to, że w tych poprawkach przeszły na przykład takie rozwiązania, że już nie będziemy mieli Komisji Europejskiej składającej się z 27 przedstawicieli, a więc wszystkich państw Unii Europejskiej przedstawicieli, tylko będziemy mieli egzekutywę. To się tak nazywa. Egzekutywa, tak, tak to przeszło. Pani dyrektor się uśmiecha, skąd my to znamy? Składająca się tylko z 15 członków, czyli to będzie taki quasi rząd w Brukseli, a więc łatwo sobie wyobrazić, że będziemy wyeliminowani z tego rządu i nawet niech Donald Tusk nie myśli, że będzie w tym rządzie, bo bardzo szybko z punktu widzenia chęci dominacji nad polską gospodarką będziemy wyeliminowani po to, żeby te wszystkie rozwiązania przychodziły i nawet nie będzie prawa weta, nie będzie możliwości zawetowania. Są w stanie przegłosować, że o wszystkim i o wszystkich naszych sprawach bez nas i to jest coś, co należy bardzo szybko po prostu blokować. Dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Do zobaczenia. Życzymy Pani bezpiecznego powrotu do domu. Do zobaczenia. Kłaniam się.